Jacek Gaworski. Bez sportu, choć na ekranie, żyć nie może. Tym bardziej, że teraz miał przerwę. Ostatni raz walczył w listopadzie. Plansza to jego życie. Życie wciąż zagrożone. Dlatego pielęgnują każdy jego okruch. Malutkiego kociaka znaleźliśmy w krzakach. I tak jest z kotem, żyją. Tak. Święta! Święta! Święta pełne oczekiwania. Zostajemy zawieszeni w czasie. Wiadomo, te wyniki nadejdą za kilka dni, prawdopodobnie już po świętach, także klimat świąteczny zostanie troszeczkę no, taki przytłumiony oczekiwaniem tej dobrej nowiny. Innej możliwości szermierz nie bierze pod uwagę. Zakończył leczenie, na które nie byłoby go stać, gdyby nie ludzie, bardzo często anonimowi. Modlimy się o to, żeby było jak najlepiej i żeby było dobrze. Natomiast też zdajemy sobie sprawę z tego, że może być ciężko, tym bardziej, że mąż jest też chory na stwardnienie rozsiane oprócz raka. Tyle już przeszedł. Nieraz zadawał sobie pytanie, dlaczego ja? Dlaczego mi się to przytrafiło? 10 lat temu przecież świat należał do niego. Młody, zdrowy, silny, zdobywał medale i nagle wiadomość. Stwardnienie rozsiane. Dla funduszu na leczenie był za stary. Mężczyzna prawie stracił wzrok. Z dnia na dzień przestał chodzić. Wtedy pomogli między innymi widzowie. Potem pojawił się rak. Jeżeli nie uda się mężowi, żeby był włączony do tego leczenia, żeby był poddany temu leczeniu, to mąż nie ma szans. Mąż prawdopodobnie w ciągu krótkiego czasu umrze. Ostatnia szansa. Eksperymentalne leczenie w oparciu o medycynę nuklearną. I gdy zdarzył się kolejny cud, znów dzięki ludziom udało się uzbierać pieniądze na tę terapię, organizm nie wytrzymał. Zapaść. Zapytałam Boga, co jeszcze? Ile jeszcze? Bo niby się mówi, że człowiek dostaje tyle, ile jest w stanie udźwignąć. Udźwignął i zaczął startować. Jacek Gaworski w trakcie terapii zdobył tytuł mistrza Polski w szermierce na wózkach. Czerwone paznokcie już są, więc czekam. Potem obiecał żonie, że odkupi obrączki. Sprzedali je, by kupić leki. W marcu, na 25. rocznicę ślubu, znów będą mieli je na palcach. Inne marzenia? Takim cichym, ale też wielkim marzeniem jest start na Paralimpiadzie w 2016 roku w Rio de Janeiro. Słowo dziękuję to jest piękne słowo i ona zawiera w sobie naprawdę wiele. Natomiast podarować ludziom medal paraolimpijski to jest coś wyjątkowego, niepowtarzalnego i ten medal będzie dla wszystkich tych, którzy uratowali mojego męża. Na razie jednak święta. Tylko zimy nam brakuje śniegu, ale same dobre rzeczy przed nami jeszcze. Maria Stepan, Wiadomości.